Witam Was serdecznie, drogie zodiakalne lwy w miesiącu kwietniu. Witam wszystkie lwy słoneczne oraz ascendentalne na moim kanale Wróżka Anna. Kochani, będziemy pytać kart tarota o rady i ostrzeżenia dla Was na miesiąc kwiecień, ale również co będzie działo się we wszystkich sferach życia dla Was na miesiąc kwiecień. Kochani, kwiecień to czwórka, także podwójna czwórka tak naprawdę, ponieważ mamy rok 2020, na dodatek kwiecień, więc zamyka nas do czterech ścian, albo w domu, albo w pracy. Bardzo twardy miesiąc, także konkretny miesiąc. Co dla Was, drogie lwy, w miesiącu kwietniu? Co dla lwów? Słonecznych oraz ascendentalnych. Polecam, kochani, Wam zawsze sprawdzić sobie, gdzie macie ascendent oraz księżyc. To dosyć istotne. Tło czytania na miesiąc kwiecień dla lwa. Przede wszystkim, wokół Was bardzo dużo młodych osób w miesiącu kwietniu. Ważne, istotne y, sprawy dla Was w miesiącu y, kwietniu to sprawy związane z Waszymi dziećmi, ale dla innych być może y, z młodszym rodzeństwem. Generalnie będziecie otaczać się młodymi osobami, które będą Wam w miesiącu kwietniu dodawać energii przede wszystkim. Taki miesiąc, kwiecień dla Was, wokół Was również. Energia inne, e, innych e, znaków z żywiołu ognia, czyli innych lwów, strzelców bądź baranów. Ogólna rada na miesiąc kwiecień e, dla Was i tło czytania to przede wszystkim karta Słońce. Piękna karta, dużo optymizmu czeka Was w miesiącu kwietniu. I takie nastawienie pozytywne, Powinno Wam przyświecać cały miesiąc. Jaka energia dla Was na miesiąc kwiecień? Przede wszystkim w kwietniu będziecie, drogie lwy, coś świętować. Nie ma możliwości, aby wszystko, co sobie wymarzysz i zaplanujesz, żeby się Tobie w tym miesiącu nie udało. Też w miesiącu kwietniu jakieś uroczyste spotkanie rodzinne bądź zawodowe. Oczywiście, Mamy świadomość, jaki jest czas globalny teraz, natomiast e, jakiś, e, jakiś sukces e, i spotkanie z innymi osobami ważnymi dla Ciebie będzie miało tutaj miejsce. Jakie zdrowie dla Ciebie w miesiącu, kwietniu? Przede wszystkim zwrócić uwagę na układ pokarmowy e, brzuszek, przede wszystkim. Także sprawdzamy, Przede wszystkim układ pokarmowy i brzuch. Śledziona, trzustka, jelita to jest żołądek bardzo ważny w miesiącu kwietniu. Ale też okrągłe kości, czyli może być to kolano bądź biodro. Też niektóre lwy powinny przebadać sobie jelita, woreczek, na przykład. Żółciowy, bo może się y, okazać w miesiącu, kwietniu, jakieś zgrubienie y, bądź też kamień y, w brzuszku, także w jelitach, także zwrócić na to uwagę szczególną. Warto też zainwestować y, y, tutaj y, w lekarza, czyli lepiej udać się prywatnie na wizytę. Lekarską w miesiącu kwietniu. Jeśli chodzi o dom, tam gdzie, kochani, mieszkacie w, aktualnie, to mm, będą miały miejsce w miesiącu kwietniu nagłe wydarzenia odnośnie Twoich spraw domowych, czyli będziesz musiał, drogi Lwie, reagować na bieżąco. Czyli po prostu czynnik zewnętrzny każdego dnia może wpływać na Ciebie, że będzie zmiana różnych planów odnośnie Twoich spraw domowych i rodzinnych. Więc poddaj się tym czynnikom zewnętrznym. Też nieporozumienia w domu mogą nastąpić z powodu dezorganizacji Twojego czasu yy, i zdezorganizowania w, w ogóle czasu całej rodziny. Także Troszeczkę nieporozumień tutaj w, w Twoim mieszkaniu, w Twoim domu. Ma to związek również z innymi osobami, więc innymi członkami na przykład rodziny, bądź Twoimi współlokatorami również. Także tutaj dosyć mocno pojawiają mi się nieporozumienia, natomiast nie są to nieporozumienia wynikające z czynników wewnętrznych, ale. Czynnik zewnętrzny będzie na to wpływać, czyli na przykład sytuacja globalna, która ma też miejsce, tak? Także mm, bierz pod uwagę, że wpływają na to czynniki zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Jeśli chodzi o pracę, trudny czas dla lwów, generalnie powinien się drogi Lwie być bardzo, bardzo pozytywny, mimo trudności, które Ciebie czekają w miesiącu kwietniu. Także niektóre lwy będą musiały się czegoś uczyć. Związane jest to z waszą pracą. Być może niektórzy też studiują z was, więc bardzo dużo nauki w miesiącu kwietniu. Także ale praca będzie wam przysparzać dosyć dużo cierpienia. Trochę takiej negatywnej energii jest w pracy natomiast pomoc idzie od kobiety we względu na to czy jesteś mężczyzną czy kobietą masz pomoc jakąś od kobiety odnośnie spraw zawodowych jest to prawdopodobnie brunetka ciemne oczy byk, panna bądź koziorożec energia yy, ziemska która pomoże tobie odnośnie spraw zawodowych Warto zaufać takiej kobiecie. Jest to yy, yy, kobieta około 35 lat yy, i prawdopodobnie jest mamą też. Także pomoc zawodowa bądź finansowa odnośnie pracy i spraw zawodowych. Nie stawaj okoniem do takiej osoby, jest to postać bardzo pozytywna w Twoim życiu. Jeśli chodzi o pieniądze, Martwisz się o pieniądze. Siedzisz i martwisz się i snujesz czarne wizje. Tworzysz też myślokształty. Także do końca kwietnia będziesz tutaj martwił się o pieniądze. Przejścia oczywiście z pieniędzmi będą, natomiast całe tło czytania masz bardzo pozytywne. Więc kwiecień zakończy się dla ciebie pozytywnie. Natomiast zanim się zakończy, to troszeczkę trudności ciebie Czeka. Także przypływu gotówki wielkiej nie widzę w kwietniu. Natomiast jeśli chodzi o uczucia, o uczucia pięknie. Także, drogie lwy, jeśli macie koło siebie swojego stałego partnera, uwierzyć, że jest to prawdziwa miłość. Także robić wszystko, aby tą miłość po prostu utrzymać. Także, jeśli są lwy single, które czekają, aby spotkać tą miłość to jest oczywiście ogromna szansa żeby tą miłość w miesiącu kwietniu spotkać, piękna karta, dwa kielichy także skupić się w kwietniu na miłości, to bardzo ważne dla Was także i tak naprawdę to Ty drogi lwie będziesz droga lwicą, będziesz wychodzić z tą inicjatywą miłosną, także Tutaj nie czekać, także tylko wychodzić z inicjatywą odnośnie pielęgnowania tych uczuć. Rada dla Ciebie w miesiącu kwietniu, drogi Lwie, droga Lwico przede wszystkim idź nową drogą. Jeśli zastanawiasz się, czy coś rozpoczynać, tak jak najbardziej rozpoczynaj. Masz kartę głupca. Głupiec w kartach Tarota oznacza, Zaczynam od zera, idę nową drogą. Także masz nie patrzeć na to, co myślą inni, co mówią inni. Słońce świeci tobie w plecy, przyświeca tobie. Także idź do przodu. Nie patrz na to, co ktoś mówi. Także jak najbardziej do przodu. Jeśli są lwy, które posiadają syna, to tutaj też bardzo ważne sprawy syna będą. Także Zwrócić uwagę, poświęcić czas synowi. Jeśli, drogie lwy, macie pupili czworonogów, to też zwrócić uwagę i, mm, na nich i poświęcić im e, troszkę czasu. Jeśli ktoś z Was zastanawia się, czy sprawić sobie czworonoga antydepresanta, tak, tak zwanego kotka pieska, to jak najbardziej tak, to jest dobry pomysł w tym. Tutaj w tym miesiącu kwietniu. Przed czym Ciebie ostrzega, drogi lwie? Tutaj przede wszystkim być może niektóre lwy będą musiały zmienić pracę, będą musiały szukać innej pracy. Także sprawy zawodowe tutaj są yy, kluczowe i ważne w miesiącu kwietniu, zastanowić się, czy ta praca, którą tu teraz wykonuje. To jest dla Ciebie praca marzeń i czy to jest to, czy, y, czym Ty chcesz się zajmować? Być może warto y, po, rozejrzeć się za inną pracą, bądź też możesz mieć zagrożenie, że będziesz musiał szukać innej pracy. Skup się przede wszystkim, y, jeśli masz rodzinę, jeśli masz dzieci, skup się na sprawach domowych. Y, teraz to jest ten czas dla Ciebie piękny odnośnie uczuć i Miłości i uczuć i spraw domowych. W ogóle, kwiecień, tutaj, kochani, w kwietniu szaleje na Mars z Wenus, pięknie, także e, piękna energia odnośnie romansów i uczuć e, w kwietniu. Także na tym się, drogi Lwie, proszę skup. E, jeśli chodzi jeszcze o ostrzeżenia, uważaj na pieniądze ponieważ może dla niektórych być utrata pracy w miesiącu kwietniu, oczywiście nie dla wszystkich lwów, być może będziesz musiał po prostu się rozejrzeć na, za inną pracą. Niektóre lwy ostrzega, aby postarać się o jakieś dofinansowanie. Może być to też zasiłek, także ostrzeżenie tutaj, drogie lwy macie. Na czym się skupić przede wszystkim w miesiącu kwietniu? Powinien lew i lwica. Na czym się skupić? Sprawy urzędowe, rachunki, sprawy urzędowe to jest bardzo, bardzo ważne, ale również właśnie podejmowanie ostatecznej decyzji. Też yy, także decyzyjność, pracować nad tą decyzyjnością. Także też jakieś stare sprawy niewyjaśnione, urzędowe i administracyjne i e, sądowe, ale niższego szczebla mogą powrócić w miesiącu kwietniu, więc to jest bardzo dobry czas na załatwianie tego. Jeśli jakiś lew jest w trakcie rozwodu, to doprowadź proszę tą sprawę do końca. Także kwiecień też będzie Tobie sprzyjał e, zakończeniu starych e, spraw. Także na tym się kochani skupić, zwrócić też uwagę na układ pokarmowy, dalej to tutaj y, widzę, zwłaszcza, zwłaszcza dolną część układu pokarmowego, ale też y, drogi lwie y, też na relację z zodiakalną wagą i w uczuciach rada dla ciebie na miesiąc kwiecień drogi lwie. Przede wszystkim nie podawaj siebie tak całkiem na tacy. Także im bardziej będziesz skryty, tym lepiej dla Ciebie. Natomiast też bądź czujny i zwróć uwagę, czy osoba nie bądź po prostu zaślepiony partnerem, partnerką bądź osobą, którą jesteś zainteresowany, ponieważ w tej relacji Ktoś mógł założyć maskę, może udawać. Także yy, nie ufać tak bardzo w ciemno, nie ufać tutaj, po prostu yy, nie wierzyć w ciemno komuś. Też ktoś z, tw yy, z Twojej przeszłości, drogi Lwie, może dać o sobie znać. Także warto tej osobie też dać szansę. Także nie skreślać na pewno tej. Osoby. Starać się, wielka miłość jest warta podjęcia, kroków, oczywiście, do których zostałeś doprowadzony. Natomiast być czujnym, drogie lwy, także od siebie dawać dużo, ale nie dać się oszukać. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, drogie lwy, i życząc Wam wspaniałego miesiąca kwietnia, cudownej wiosny, radosnej oczywiście dla Was. I być może do kolejnego razu widzimy się w miesiącu maju. Pozdrawiam serdecznie, wróżka Anna.